I tłumaczą się tym, że to robią dla dziecka, a tak naprawdę to sami się lękają tego opinii innych, opinii z zewnątrz, co powiedzą rodzice, co powiedzą sąsiedzi, co powiedzą w szkole. A tak naprawdę to ma to jakby negatywny wpływ, jest zaprzeczeniem tego, co sobie zakładamy. Czyli niby chcemy dobrze, a wychodzi źle, bo udajemy. Jakby w wielu sprawach tutaj na tej ziemi. W wielu sprawach często właśnie udajemy, żyjemy takim podwójnym, prowadzimy jakby takie podwójne życie, że wewnątrz siebie jesteśmy kimś innym, a na zewnątrz na przykład udajemy, że jest wszystko fajnie, ale wiemy, że dziecko ma coś w sobie, taką moc empatii, że wyczuje to wszystko i to będzie przekładało się na jej jakby rozwój fizyczny i emocjonalny. Więc taki sygnał dla rodziców, że może jest lepiej nieraz właśnie jednak coś zmienić w naszych relacjach i na przykład tak jak ja, tak jak to było w naszej, mojej sytuacji, zamieszkać osobno. Ja wiem, że to wszystkim wyszło na plus, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj moja córka jest szczęśliwa, zdrowa, radosna, rozwija się prawidłowo. I nie ma tak naprawdę żadnych z nią problemów. I wszystko się układa wspaniale. Więc polecam jakby zastanowienie się nad tym, co w życiu jest istotne i życie jakby w tym takim zakłamaniu wcale nie przynosi na dłuższą metę dobrych rezultatów. Thank you.